Pistolet CZ Shadow 2. Pistolet kurkowy czeskiej zbrojowki z Czech. Jest to bardzo dobry pistolet do wygrywania zawodów dynamicznych. Pistolet CZ Shadow 2 posiada następujące manipulatory: zrzut magazynka, zrzut zamka i bezpiecznik. Bezpiecznik może być użyty tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kurek będzie chociaż troszeczkę odciągnięty. W momencie, kiedy zobaczcie, kurek jest maksymalnie spuszczony, nie mogę użyć bezpiecznika. Natomiast kiedy tylko go zablokuję w tej pozycji, od razu mogę zabezpieczyć pistolet. Pistolet oczywiście teraz już nie strzeli. Tak samo w przypadku zablokowania kulka w tylnym położeniu też mogę zabezpieczyć pistolet. Odbezpieczenie następuje poprzez kciuk, tak? Ja zabezpieczam sobie palcem, odbezpieczam kciukiem. Ładowanie tego pistoletu. Pistolet w prawą dłoń, wkładamy magazynek do rękojeści, następnie pociągając zamek, puszczając, przeładowujemy broń i musimy zrzucić tutaj kurek bezstrzałowo, tak? Żeby to zrobić, wkładam palec w środek, naciskam spust, delikatnie odpuszczam kurek i zabieram palec, gdzie kurek ustawia się na takiej środkowej pozycji. Ponieważ w większości pistoletów kurkowych, a przynajmniej w tym pistolecie kurkowym, kurek ma swoje trzy pozycje. Zobaczcie. Pierwsza pozycja to, gdy kurek uderza w iglicę, jest maksymalnie wciśnięty tutaj i uderzył w iglicę. Druga pozycja, tak zwana środkowa, tutaj, kiedy zrzucamy go bezstrzałowo, na przykład gdyby posiadał dekoker, to kurek zablokuje się dokładnie w tej pozycji. I trzecia pozycja to jest kurek maksymalnie naciągnięty. Zobaczcie też, że w momencie, kiedy naciągam kurek, co się dzieje z językiem spustowym? W ten sposób. Tak? I mam teraz krótszą drogę języka spustowego. Reset tego pistoletu. Tutaj mogę wrócić, tak? Dobra, jeszcze raz ładowanie. Wpinam magazynek. Przeładowuję pistolet. Zrzucam kurek bezstrzałowo, po czym puszczam spust. I taki pistolet wędruje nam do kabury. Rozkładanie tego pistoletu, rozładowywanie CZ-ki. Wypinam magazynek za pomocą przycisku wypięcia magazynka. Następnie za pomocą zrzutu zamka blokuję zamek w tylnym położeniu. Podnoszę zrzut zamka do góry i zatrzymuje mi się zamek w tylnym położeniu. Sprawdzam komorę nabojową, sprawdzam gniazdo magazynka, jest puste. Zrzutam zamek, strzał kontrolny. Pistolet jest rozładowany. Pozbawiona amunicji. Rozkładanie pistoletu. CZ Shadow ma tutaj takie dwie linie. Jedną na zamku, drugą na szkielecie. Trzeba te linie połączyć. Czyli odciągam sobie kurek na już rozładowany pistolecie. Następnie łączę te linie i z drugiej strony muszę wycisnąć na przykład jakimś twardym elementem, na przykład magazynkiem. Ten tutaj oto pin. Wycisnąłem. I teraz mogę, zobaczcie, wyjąć już za trzask zamka. Następnie zsuwam zamek do przodu. Szkielet, zrzut zamka, sprężyna oporowo-powrotna, lufa i mamy pistolet gotowy do oczyszczenia. W czyszczeniu, tak jak zawsze, wszystkim wlot do komory nabojowej, lufa do wyczyszczenia, wnętrze tutaj zamka, wnętrze szkieletu i to jest wszystko. Składanie tego pistoletu. Lufa wędruje do zamka. Następnie sprężyna oporopowrotna. Zobaczcie, że sprężyna oporopowrotna jest z jednej strony tak ścięta i tą ściętą właśnie częścią, gdzie tu można jeszcze zdjąć, zobaczcie, z prowadnicy sprężynę. O, tutaj wbijam. Gotowe, teraz nasuwam zamek. Następnie znowu łączę te dwie linie i wsuwam zatrzask zamka. Zobaczcie, tym tutaj elementem w to miejsce. Gotowe. Pistolet się prawidłowo przeładowuje. Jest gotowy.